Nie jest przypadkiem, że właśnie dzisiaj dokonujemy ponownego odsłonięcia na nowo wzniesionego pomnika władcy, którego imię i czyny na zawsze pozostaną w historii naszego narodu. Dopóki między Odrą i Bugiem, Tatrami i Morzem Bałtyckim bić będą polskie serca, dopóty imię Bolesława Chrobrego będzie szanowane i otoczone czcią, będzie pobudzać patriotyczną wyobraźnię. Pomnik wzniesiony w pierwszej stolicy piastowskiej Polski, w mieście leżącym na zachodnich wówczas rubieżach kraju, symbolizował nasze miejsce w Europie oraz stosunki z zachodnim sąsiadem, oparte na zasadach pokojowego współżycia, ale i woli obrony polskich ziem przed najazdami i grabieżą, symbolizował zwycięstwo nad przemocą i bezprawiem, zwycięstwo dobra nad złem. Gniezno, 9 maja 1985 roku. Rok 1925. Poznań, zakłady Cegielskiego. Tutaj powstawał, potem u Łopieńskich w Warszawie, odlano króla w metalu. Brąz pochodził z pruskich armat i trzech niemieckich pomników. Patrzyły na te gazetowe fotografie oczy całej Wielkopolski. I obce oczy patrzyły także. Wydawana w Bydgoszczy niemiecka gazeta odnotowała nazwisko rzeźbiarza. Z całej Wielkopolski płynęły datki na budowę pomnika. W archiwalnych aktach zachowały się spisy ofiarodawców i podpis artysty. Rok 1929. Pan prezydent Rzeczypospolitej przybył na uroczyste odsłonięcie. W 11 roku odrodzonej Polski, przed katedrą w Gnieźnie, stanął pomnik króla zwanego Chrobrym. A wyrzeźbił go Marcin Rożek. Po działaniach wojennych przywróciłem do Gniezna, naturalnie ukradkiem, ponieważ uciekłem z niewoli. Chrobry wówczas stał, ale pewnego dnia, jesienią, dotarła informacja, że dobierają się do Bolesia. No to wiadomo było, że to znak, że do pomnika Bolesława Chrobrego. Przychodząc tutaj, widziałem, że z ukradkiem ludzie gromadzą się po bokach i spoglądają, co to się ma dziać. Najpierw założono liny na szyję Chrobrego pomnika. Następnie, podobno już przed tym, tak jak tutaj informowali, że końmi chcieli przy pomocy lin ściągnąć. No, naturalnie to się nie udało. Wtedy jak ja byłem, to już tutaj był, z jednej strony stał wojskowy traktor na gąsienicach, z jednej strony i z drugiej strony ulicy. I na dwie strony były liny stalowe rozciągnięte i próbowano ściągnąć. Po południu głowy już nie było. I tak stało przez długi okres czasu. Nie wiadomo było dlaczego. Czy zaniechano, najróżniejsze informacje chodziły wśród Polaków. Mówiono, że po prostu nie potrafią go obalić. I potem wiosną 40 roku już
gdzieś na przełomie kwietnia i maja zaczęto rozbierać. Czyli po prostu doszli do tego, że z tyłu w plecach było wejście, gdzie Łopieńscy montując zakuli to wejście tak dobrze, że nie było po prostu widać tego. I z kolei Niemcy po wybiciu tego wejścia weszli, zaczęli rozkręcać, bo on był skręcony z 12 części. W momencie, kiedy Chrobry został rozebrany, od razu wszyscy pomyśleli, tak on wróci z powrotem do Gniezna. I wtedy naturalnie zabrali ten. Cała tą myślą żyliśmy przez całą wojnę, a po wojnie to od razu, jak tylko się ukazały pierwsze numery gazet tutaj lokalnych, to już był apel o przywrócenie Gniezna Chrobrego. Patrzyli polscy święci z gnieźnieńskiej katedry na obce wojsko wchodzące do miasta, na wysiedlenia, aresztowania. Patrzyli w ciszy. Zamknięto kościół. Milczały spiżowe dzwony. Patrzyli z kamiennym spokojem. Może wspominali swego twórcę, bo ich także wyrzeźbił Marcin Rożek. Kiedy się już Marcin wykształcił na rzeźbiarza, używał i marmuru, ale od małego strugał i lepił gliniane figurki. Przyszedł na świat w roku 1885. Miał liczne rodzeństwo. Ojciec kolejarz mógł go oddać tylko do kamieniarza na naukę. A jednak trafił na studia. Najpierw Berlin, potem Monachium. Bo w Wielkopolsce, choć pod pruskim zaborem, były z polskich składek stypendia dla polskiej młodzieży. I Marcin takie stypendium otrzymał. Kiedy w 1914 wybuchła wojna, ukrył się. Nie chciał iść do pruskiego wojska. Ale w 18 poszedł do ułanów, do powstania. Potem w wolnym Poznaniu zakładał akademię. Był jej pierwszym profesorem rzeźby. Wkrótce jednak wycofał się do swej pracowni. Nie mówił dlaczego. Był człowiekiem zamkniętym. Miał zamówienia, dużo pracował, zarabiał i jak mógł pomagał rodzinie. 66 tysięcy przedwojennych polskich złotych otrzymał Rożek za wszystkie prace przy gnieźnieńskim pomniku. Postawił za te pieniądze dom w rodzinnym w Olsztynie dla siebie i matki. Sam go zaprojektował. Tutaj rzeźbił, malował. Tutaj w wolnych chwilach grywał w karty z przyjaciółmi w ogrodzie i z siostrą na fisharmonii.
siewca. Tylko on ocalał z czterech rzeźb wykonanych przez Rożka na powszechną wystawę krajową w dziesięciolecie niepodległości. Moniuszko, zniszczony, tak jak popiersia działaczy śląskich w Katowicach. Dla odsłoniętego jesienią 1932 roku pomnika wdzięczności Rożek wyrzeźbił Chrystusa. W 1939 będą Niemcy ciągnąć statuę na stalowej linie ulicami Poznania. Madonna z Dzieciątkiem. Często wracał do tego motywu. Także na poznańskim cmentarzu świętego Wojciecha, zburzonym w okupację. Jesienią 1941 roku Marcin Rożek został aresztowany i osadzony w celi Fortu VII w Poznaniu, w więzieniu gestapo. Przyjaciele przekupili strażników. Mógł uciec. Został. Może chory, nie chciał być ciężarem dla innych. Może nie chciał narażać przyjaciół na aresztowanie, a współwięźniów na odwet Niemców. On, który kiedyś rzeźbił świętych, z własnej woli pozostał w więzieniu. Byłam najmłodszą z rodziny. Rodzeństwo miałam właściwie czterech braci i dwie siostry, ale tragicznie wszyscy zginęli przez wojnę. W pierwszej wojnie zmarł brat, był w Rosji na wysiedleniu, jak wrócił 30 lat. Drugi brat zmarł 24 lata, jak był powstanie i szedł później tam na tę wojnę. Zginął też 24 lata. No a teraz w ostatniej wojnie reszta rodziny poszła. Matka na wysiedleniu, Niemcy ją wysiedlili, brat ją umieścił u sióstr. I stamtąd ją wywieźli do Sokołów Podlaskich. W pociągu miała wypadek, złamała nogę, dostała zapalenie płuc, nim się dowiedzieli, że już zmarła i ta pochowana. A siostra ta jedna najstarsza, zaraz w 1939 roku uciekała pod, gdzieś tam pod hel, od ułamku bomby dostała zabita. Jeden brat na Wiaśle, no a ten brat osiedził bardziej. Podczas wojny to nie miałam żadnej wiadomości. On pisał do znajomych, bo nie chciał, żeby jeszcze nam się przykrość jakaś stała. Żeby jeszcze, żeby nas nie, bo nie wiem. Bo podczas pierwszego powstania wielkopolskiego to wszyscy bracia, trzech bracia byli powstańcami. No i to chciał ocalić, żeby nie miałam spokój z dziećmi, to nie pisał. Tak te wojny na Podhalu przeżyła. Tam się dowiedziała. A kiedy nadzorcy zażądali, aby on, Marcin Rożek, wyrzeźbił po piersie Hitlera, odmówił. Wtedy trafił do Oświęcimia.
zmarł z wycieńczenia wiosną 1944 roku. Pozostało tylko kilka listów. Rzeczywista wartość człowieka, jak i narodu, leży przede wszystkim w jego charakterze, jaki okazuje w ciężkich chwilach przełomowych. Od własnej, wyższej świadomości i woli zależy, czy jesteśmy słabi, czy silni. A więc z uśmiechem na ustach, z pogardą na wszystko, co jest nietrwałe i przemijające, znosić cierpliwie ciosy i razy, jakie nam los w ostatnim, niedługim już okresie wojny wyznaczy.